Siemanko, z tej strony Hugo. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować krótki poradnik, jak nauczyć się stać na rękach. Więc tak, tutaj tak samo jak przy nauce każdego ćwiczenia, elementu ważne jest progresowanie. I oczywiście warto też sobie wyrobić siłę na pompkach, na dipach, czy na podciąganiu. Te ćwiczenia to są ćwiczenia podstawowe w kalistenice, więc naprawdę warto je wykonywać. Ten poradnik będzie oczywiście oparty na tym, jak ja sam się uczyłem stawać na rękach, także zapraszam do oglądania. Zaczynamy od nauki żabki, jesteśmy w pozycji słowiańskiego przykucu, łokcie zapieramy o wewnętrzną część kolan i delikatnie wybijamy się do przodu, utrzymując je na samych rękach. Jeśli umiemy się utrzymać w tej pozycji od 30 do 60 sekund, możemy przejść do kolejnego etapu, który jest bardzo podobny do poprzedniego. Można powiedzieć, że jest to trudniejsza wersja tego ćwiczenia. Kolana opieramy ponad łokcie i też utrzymujemy się na samych rękach. Jeśli mamy problem z utrzymaniem równowagi, musimy, powiedzmy, manewrować albo inaczej napierać palcami tak, jak na załączonym materiale. Później to oczywiście przyda się przy normalnym staniu na rękach. Następnie z pozycji żabki przechodziłem na inne pozycje, uczyłem się stać na głowie i ogólnie cały czas próbowałem czegoś nowego. Następnie uczyłem się stawać na rękach pod ścianą. I tu, jeśli chodzi o wybicie, dłonie ustawiamy szerzej niż barki, jedną nogę trzymamy ugiętą w kolanie na ziemi, wybijamy się nogą, która jest na ziemi, jednocześnie zabierając ze sobą nogę, która jest w górze. To akurat zacząłem robić w późniejszym czasie, ale teraz wiem, że warto. Balansowanie ciałem przy ścianie, bardzo dobre, jeśli chodzi o utrzymanie równowagi. No i gdy już nauczymy się ładnie stać po ścianą, czas na trudniejszy etap. Czyli ściana na bok, albo żeby było łatwiej, my na bok i próbujemy stanąć na rękach. Właśnie teraz przydaje się to napieranie palcami, żeby utrzymać równowagę. Z początku będzie to bardzo ciężkie, więc warto robić sobie kilka kroczków na rękach, żeby załapać, o co chodzi. Żeby stanąć na rękach, ważna jest cierpliwość, systematyka i, tak jak wcześniej wspomniałem, progresowanie. To tyle w tym odcinku. Standardowo łapka, sub i komentarz. Pozdrawiam.